słów, jak zostaje zaproszonych o napisanie utworu na zamówienie, tak zwanego komercyjnego. Nie chcę się pod takim utworem podpisywać. Wojciech Kidar, zapytany w jednym z wywiadów, jest ten wywiad osiągany również w sieci. Co dla Wojciecha Kidara było największym natchnieniem, jak komponował? I mistrz odpowiada w ten sposób. Dla mnie największym natchnieniem jest zamówienie. Te słowa można naprawdę sprawdzić. I tak też było w przypadku wielu kompozytorów. I Witold Lutosławski, który tworzył piosenki również, tworzył je pod pseudonimem Derwid. Gdybyśmy chcieli Państwu przypomnieć jedną z piosenek, która była śpiewana w latach 60. przez Renę Rolską, przez nas przepuszczona przez nasze filtry naszych muzycznych pomysłów, i chcielibyśmy się z Państwem podzielić naszą wizją tej piosenki, a wszystko Państwu opowie Łukasz Szkiewicz. Rozkwaszę kawiarnię w przyćmionym świetle lat. Znów siedzę zasłuchany w melodię znaną. Co dzień jest zmierzchu pora, tu dolegna.